Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Jaskinia Trolla w Rybniku. Chłopaki oferują spory asortyment, zapraszają do zakupów lokalnie, jak i przez stronę www. Na hasło Wojtek czyta, całość z wielkich liter pisana razem, dostaniecie dodatkowy rabat. www.jaskiniatrolla.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Wczoraj była niedziela i wczoraj miał być Wrax, ale ponieważ nie było Wrax, bo będzie dzisiaj Wrax, no to tak się złożyło, że wybaczam wam, że wczoraj nie posłuchaliście i dzisiaj lecimy z tematem. Mam nadzieję, że umilę wam trochę tym, którzy chociaż pracują dzisiaj, całej reszcie, która się obija na urlopie. No to życzę miłego urlopu, a my lecimy z tematem. W czasie, kiedy naczelny wódz prowadził atak na południu, oddziały nacierające w centrum wdzierały się coraz głębiej w pozycję zdrajców. Miotaczami płomieni i granatami, kawałek po kawałku, gwardziści oczyszczali teren z nieprzyjaciół, przekroczywszy szczyt muru, czy też raczej zwałów gruzu, jakie po nim pozostały, zyskali przewagę wysokości, dzięki której jeszcze szybciej zaczęli posuwać się do przodu i już wkrótce pierwsi kriganie postawili nogi na drodze pielgrzymów prowadzącej do samej cytadeli. Dowodzący heretykami Zufor nie miał nawet cienia ochoty, aby oddać sługom fałszywego imperatora nawet kawałka kontrolowanego przez siebie terenu. Na wypadek zajęcia rejonu bramy niższej przez 88. Armię Oblężniczą miał w cytadeli siły gotowe do przeprowadzenia kontruderzenia. Scena wyglądała niczym powtórka walk o Wielką Bramę. Potężne wrota bramy świętego Leonisa rozwarły się, uwalniając rzekę potworności. W dół drogi pielgrzymów pędziły na swoich wrzecionowatych nogach krwawe rzeźniki, za nimi kroczyły plujące ogniem plugawiciele, dreadnoughty i sam Omnizjasz wie co jeszcze, a za pancernym czołem uderzenia biegli upadli Astartes z czarnego bractwa Avreasa. Zmęczeni gwardziści, chociaż jak zawsze bez lęku, stawili nieprzyjacielowi zażarty opór i nie mieli większych szans na zatrzymanie spadających na nich potworności. Znajdowali się niemal w otwartym terenie, byli zmęczeni, często ranni, a pododdziały z ciężką bronią nadal pozostawały po drugiej stronie muru. To oznaczało, że przeciw piekielnym maszynom, zgubiłem wątek i nie wiem, gdzie teraz jestem. To oznaczało, że przeciw piekielnym maszynom gwardziści posiadali jedynie resztki granatów i bardzo nieliczne karabiny termiczne bądź plazmowe. Obrona, tak samo jak dzielna, była zupełnie beznadziejna. Pancerna fala dosłownie zmiotła próbujących przeciwstawić się jej krigan i popędziła dalej w górę rumowiska, by ostatecznie wyprzeć szturmujących z wyłomu. Przodem oczywiście znów ruszyły krwawe rzeźniki niesione niegasnącą żądzą mordu i rozlewu krwi. Kiedy osiągnęły szczyt, widok po drugiej stronie sprawił, że spętane wewnątrz nich demony aż zawyły z radości. Ocalali z pierwszego uderzenia zbierali się niewiele niżej, a po gruzach wspinała się kolejna fala natarcia. Rzucić się na gwardzistów piekielne maszyny już jednak nie zdążyły. U stóp rumowiska nadal znajdowały się krigańskie czołgi, które do tego czasu przynajmniej częściowo zdołały uzupełnić amunicję, a niektóre wozy udało się nawet wyciągnąć z kraterów, w których ugrzęzły na początku szturmu. Ich załogi doskonale wiedziały, co się stało po drugiej stronie muru i oczekiwały w gotowości, by otworzyć ogień do czegokolwiek, co pokaże się u jego szczytu. Wycie demonicznych machin utonęło w huku eksplozji spadających niemal jednocześnie pocisków z dział bitewnych. Do koncertu niedługo dołączyła niezawodna artyleria 88. Armii Oblężniczej, ostatecznie pozbawiając impetu demoniczny kontratak. Walczący o mur znaleźli się w całkowitym klinczu. Żadna ze stron nie dysponowała potencjałem zdolnym do utrzymania zdobyczy. Gdy kriganie wypierali zdrajców i przekraczali szczyt, tracili większość wsparcia ogniowego, więc szybko zbierali baty od upadłych Astartes i demonicznych machin. Odparłszy szturmujących, heretycy ruszali do pościgu za wycofującymi się gwardzistami i tym razem to oni zajmowali szczyt muru tylko po to, by ugrzęznąć tam pod ogniową nawałą czołgów i artylerii. Zapadający zmrok nawet na moment nie przerwał walk i mordercze przepychanki trwały przez całą noc. Rankiem po wysadzeniu silosu obrony laserowej na pozycję u stóp muru przybył sam Hector Rex, aby osobiście poprowadzić kolejny szturm, ale z niego dzielny człowiek. Siły pierwotnie wyznaczone do natarcia na bramę niższą były niemożebnie sponiewierane nieustającymi walkami. Utraciwszy 4 pełne kompanie, nie posiadały jakichkolwiek rezerw i de facto nadawały się jedynie do wycofania. Sam Lord Inkwizytor nie zamierzał jednak odpuścić, bowiem w obliczu opóźnienia atakujących wąwóz głównych sił 269 Regimentu to właśnie w rejonie bramy niższej dostrzegał swoją szansę.
Mając niewiele do stracenia, postanowił zagrać wabank. Rex wraz ze swoimi przybocznymi udał się bezpośrednio na pierwszą linię, gdzie zaczął organizować pogrążone w chaotycznej walce oddziały, przygotowując je do kolejnego, ostatecznego uderzenia. Można by pomyśleć, że lordowi inkwizytorowi nieco odbiło, bo sponiewierana i zmęczona BPP nie nadawała się szczególnie do samodzielnego szturmu, ale Hector Rex wiedział coś, czego nie wiedzieli nawet oficerowie 269 regimentu. BPP, wiecie co to jest, tak? A dla tych, którzy nie wiedzą, biedna pierdolona piechota. Jakby znikąd z rykiem silników, potężnych silników, do bitwy włączyła się kolumna pokrytych żółtawym wraksjańskim pyłem srebrnych Landraiderów, plujących ogniem ciężkich bolterów i dział laserowych. U stóp muru rampy opadły, uwalniając zabójczy ładunek szarych rycerzy, którzy najszybciej jak to tylko możliwe ruszyli na pomoc Hektorowi Rexowi. Łowcy demonów z miejsca uwolnili na heretyków swoje moce psioniczne, a dzierżona przez nich broń mocy zabłysła niebieską poświatą. Błyskawicznie skróciwszy dystans, wpadli pomiędzy demoniczne maszyny i upadłych Marines. Nagłe uderzenie szarych rycerzy błyskawicznie przeważyło szale zwycięstwa na stronę 269 regimentu. Tnąc na wszystkie strony z łatwością, wybijali sobie drogę tam, gdzie wcześniej potrzeba było wiader żołnierskiej krwi. Pancerz zdradzieckich Astartes i stworzonych w piekielnych kuźniach machin stawiał broni mocy opór na poziomie mokrego kartonu. Do pogromu nieprzyjaciela z miejsca dołączył Hector Rex i jego przyboczni, za nim zaś szła piechota, dobijając wszystko, co jeszcze nie zdechło albo nie uciekło. Cokolwiek, co uszło rzezi, wycofywało się wzdłuż drogi pielgrzymów w stronę bramy świętego Leonisa, osłaniając się chaotycznym ogniem. Stojącego na szczycie rumowiska, studiującego pobojowisko Hektora Rexa, otaczał iście apokaliptyczny krajobraz. Bramy niższej jako takiej nie było. Mury, wieże i sama brama zostały obrócone w morze gruzów. Wszędzie zalegały ciała poległych i dopalające się wraki rozbitych czołgów. Pomiędzy nimi spoczywały zakute w czarne pancerze wspomagane truchła synków Horusa i groteskowo powykręcane, zdawałoby się pomięte potężną ręką skorupy piekielnych maszyn, których demoniczna esencja odesłana została wprost do osnowy. Ślepy traf chciał, że drugorzędna operacja okazała się niespodziewanym sukcesem. W nienaruszonym do tej pory pancerzu Cytadeli pojawiło się pierwsze pęknięcie. Juhu, mamy jakiś progres w oblężeniu Wrax. Cokolwiek, co pozostało z bramy niższej, w przyszłości miało stanowić przyczółek do bezpośredniego uderzenia na bramę świętego Leonisa. Zdobycie bramy niższej nie było jedynym, co mogło poprawić humor lorda Rexa. Efekty przyniosły również prośby o wsparcie Adeptus Astartes, jakie poczynił, kiedy otrzymał informację o zredukowaniu stanów 88. Armii Oblężniczej. W 159. jednostce 830 roku 41. milenium, czyli bagatela 2,5 roku od rozesłania emisariuszy przez lorda inkwizytora, nad Wrax przybył prowadzony przez barkę bitewną Miecz Ordonu, kontyngent czerwonych skorpionów pod dowództwem samego wysokiego lorda dowódcy, Veranta Ortisa. Z jednej strony 2,5 standardowego roku wygląda na dość długo, jednak w skali 41. milenium odpowiedź czerwonych skorpionów była całkiem szybka. Już sama droga na Cabeusa, macierzysty świat czerwonych skorpionów, mogła zająć wiele miesięcy. Po audiencji, na której posłowie przekazali lordowi Ortisowi prośbę Hektora Rexa, przyszedł czas na rozważenie, czy i w jakiej skali zakon miałby się zaangażować na Wrax. Decyzja nie była prosta. Według zapisów kodeksa Astartes zakon mógł liczyć maksymalnie 1000 braci bitewnych, jednak w realiach nieustannie toczonych przez Imperium wojen stan ten był rzadko osiągany. Ortis wiedział, że życie każdego z podlegających mu Marines było na wagę złota. Jednocześnie pamiętał, w jakim stanie powrócił z Wrax kontyngent komandora Aenei. Z drugiej strony Lord Rex zdawał się być dość ogarniętym wodzem, chociaż nie tak ogarniętym i doświadczonym jak marszałek Kagori. Tym niemniej Rex, pomimo pewnych niepowodzeń, pchał kampanię naprzód, więc z dużym prawdopodobieństwem można było się spodziewać kolejnych triumfów, które zakon będzie mógł zapisać w swoich kronikach. Ogromne znaczenie miała również obecność na Wrax zdradzieckich Marines. W końcu dla Astartes nie ma nic świętszego niż przysięga wierności nieśmiertelnemu imperatorowi, więc polowanie na tych, którzy tę przysięgę złamali, stanowiło punkt honoru wszystkich aniołów imperatora od początku herezji Horusa.
Lord Rex, będąc tym, kim był, całkowicie zmieściłby się w swoich prerogatywach, zwyczajnie nakazując czerwonym skorpionom przybycie na Wrax, jednak był on na tyle trzeźwo myślącym człowiekiem, że tego nie zrobił. Adeptus Astartes bardzo cenią sobie wielką niezależność w działaniu, więc odgórne nakazywanie im czegokolwiek było na dobrą sprawę drogą donikąd. Czerwone skorpiony oczywiście nie zignorowałyby polecenia takiej osobistości jak Hector Rex, jednak w czasie przygotowań czy podróży znalazłaby się masa przeszkód i nieszczęśliwych splotów zdarzeń, drastycznie opóźniających ich przybycie na Wrax. Poza tym zakon zwyczajnie nie zapomniałby Rexowi takiej akcji. Po długich rozważaniach lord dowódca Ortis ostatecznie podjął decyzję, którą obwieścił na forum całego zakonu. Czerwone skorpiony po raz kolejny miały stanąć na wraksjańskim pyle. W skład ekspedycji miały wejść 4 pełne kompanie, a całość miał osobiście poprowadzić Ortis. Kiedy tylko lord dowódca ogłosił swoją decyzję, cały zakon ruszył do przygotowań niczym dobrze naoliwiony mechanizm. 400 braci zaczęło szykować się na wojnę tak fizycznie, jak i psychicznie. Nadzór nad duchowym elementem przygotowań sprawowali zakonni kapelanie. Ich bracia musieli być gotowi do walki nie tylko z niewyobrażalnymi potwornościami wyplutymi z najgłębszych czeluści piekieł, chociaż z tym w sumie nie było większego problemu, biorąc pod uwagę, że w ramach prania mózgu, indoktrynacji Astartes zostali pozbawieni umiejętności odczuwania strachu. Na Wrax czekało o wiele większe zagrożenie, płynące ze skażenia mocami osnowy. Bracia musieli być gotowi, by stawić czoła fałszywym obietnicom i potwornym pokusom, jakie sprowadzić na nich mogli ci, którzy babrali się w odrażających czarnoksięskich sztuczkach, albo ci, którzy w immaterium mieszkali. Równocześnie z braćmi na wyprawę szykowane były pojazdy. Każdy z mających wyruszyć na Wrax wosów został pieczołowicie sprawdzony, namaszczony świętymi olejami, pobłogosławiony i opatrzony pieczęciami czystości mającymi uchronić ich duchy maszyny przed spaczeniem, czytaj, by zrobili im przegląd. Sam mistrz kuźni osobiście udał się do skrytej pod zbrojownią krypty, by wybudzić dreadnoughty z ich zimnego snu. Wisząca na orbicie Zabeusa flota została podniesiona do pełnej gotowości bojowej, załogi przeglądały instalacje, sprawdzały zapasy i szykowały się do przyjęcia mających wkrótce przybyć z powierzchni Marines. Kiedy wszystko było gotowe, wyprawa wyruszyła z pełną prędkością w stronę Wrax. Wylądowawszy na planecie, lord dowódca udał się do Hektora Rexa i w trakcie oficjalnej ceremonii oddał swój kontyngent pod rozkazy Inkwizycji. Dopełniwszy formalności, Rex i Ortis oddalili się, by już na osobności dokonać ustaleń dotyczących niezależności Czerwonych Skorpionów oraz tego, gdzie i jak będą operować. Duma i powinność żądały, aby to właśnie im przypadł w udziale szturm na najtrudniejszym odcinku frontu. Skończył mi się artykuł. Grzegorz i tak wczoraj jeszcze w nocy dopisywał to, co mógł dopisać, żeby coś zdążyć wyklepać. Tak więc tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że już w niedzielę szykujemy się do pełnego Wrax, a nie w poniedziałek. I jeszcze jedna tylko taki dopisek. Grzegorz w zeszłym tygodniu był autorem zdjęcia tego rosołu z grzybami. Chciałem powiedzieć, że to te grzyby... Nie, tego się nie da jeść. Ssie to bardzo. Rosół, to tylko czysty rosół, wszystko ma być wypierdolone, zostaje marchewka i czysty rosół, złoty i makaronik zalany, tylko to się liczy, żadne inne badziewie. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do następnego razu, cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.